tym miejscu 5 lat temu prezydent Ryszard Brejza uroczyście otwierał Inowrocławski Obszar Gospodarczy. Roztaczał wtedy przed mieszkańcami swoje wizje, ile to miejsc pracy powstanie tutaj, ile nowych zakładów pracy, ilu inwestorów z zewnątrz tu przyjedzie. Nawet chciał się zakładać. Jak ja żałuję, że się wtedy nie założyłem. Efekt jest taki, że w tym miejscu sprzedano 3 działki, to zielone, i powstał jakiś magazyn. No i postawiono duży billboard. To była tak zwana strefa zachodnia. Nie lepiej jest w strefie północnej. Jak słychać, tylko wiatr tu hula. I złodzieje kostki brukowej. Jedyni, którzy z tej inwestycji się cieszą, to działkowcy, bo mają gdzie zaparkować samochody. Jesteśmy we wschodniej części strefy północnej. Sprzedano tutaj jedną działkę i powstaje firma. Ale nie jest to żadna firma zewnętrzna, tylko firma z Inowrocławia. Tak samo jak w strefie zachodniej. W strefie północnej to za dużo tych działek nie sprzedano. To na zielono. Trochę lepiej jest w części zachodniej strefy północnej. Tutaj sprzedano aż 3 działki, tylko trochę małe. Ogólnie przez 5 lat odzyskano około 10% zainwestowanych pieniędzy. Takiej stopy zwrotu to nawet Donald Trump by się nie powstydził. Tak, panie prezydencie Brejza, należy się panu Nobel z ekonomii. Jakby ktoś nie wiedział, to w Urzędzie Miasta powstało Biuro Obsługi Inwestorów. Zatrudnia ono 3 osoby, panią dyrektor i 2 pracowników i kosztuje nas, czyli mieszkańców, 13,5 tysiąca miesięcznie. Przypomnę, że wszystkie działki sprzedano, zanim powstało to biuro, więc jak widać, efektów to biuro nie ma żadnych. A to jest zapomniana przez wszystkich strefa południowa. Tej to nawet nie ma w folderach reklamowych, ani w ofercie Biura Obsługi Inwestorów. Byłem dzisiaj w biurze zapytać się o tę strefę. Dowiedziałem się, że podobno trwają rozmowy z inwestorem. Coś długo. A może jakby była w folderze, to by się znalazł lepszy inwestor? Nie wierzę w to tłumaczenie. Ta działka, przeznaczona niby pod inwestycje gospodarcze, nie jest odrolniona do dnia dzisiejszego. W geodezji widnieje jako działka rolna. I może to jest powód tej ciszy wokół niej. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo, proszę. Prezydent nie może kłamać, prezydent nie może oszukiwać, prezydent nie może opowiadać bajek mieszkańcom Inowrocławia. Na Boga, nie wolno tego czynić.